wtedy. Przeszliśmy marszem z katedry tutaj na Plac Solidarności pod pomnik Wolności Ojczyzny, żeby oddać hołd ofiarom tych dwóch tragicznych wydarzeń. Rozpoczniemy tradycyjnie hymnem państwowym. Członkowie polskiej delegacji i załogi rządowego samolotu Tu-154M, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w drodze do Katynia na uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni ludobójstwa dokonanej wiosną 1940 roku przez Sowietów na Polakach, głównie oficerach Wojska Polskiego i funkcjonariuszach różnych służb mundurowych. Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu. Jerzy Majdziński, wicemarszałek Sejmu. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu. Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Janusz Krupski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego. Maciej Płażyński, poseł na Sejm, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Wypych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Stanisław Komorowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Andrzej Kremer, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tomasz Merta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mariusz Handzlik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci i Walki Męczeństwa. Przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie na Sejm, Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Izabela Jaruga-Nowacka, Sebastian Karpiniuk, Aleksandra Natalii Świat, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Zbigniew Wasserman, Wiesław Woda, Edward Wojtas. Senatorowie Janina Fetlińska, Stanisław Zając. Przedstawiciele rodzin katyńskich i innych stowarzyszeń. Adwokat Joanna Agacka-Indecka, Ewa Bąkowska, Anna Maria Borowska, Bartosz Borowski, Czesław Cywiński, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Edward Buchnowski, sekretarz generalny Związku Sybiraków, ksiądz prałat Bronisław Gostomski, ojciec Józef Joniec, prezes Stowarzyszenia Parafiada, ksiądz Zdzisław Król, kapelan warszawskiej rodziny katyńskiej, ksiądz Andrzej Kwaśnik, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, Tadeusz Lutoborski, Bożena Mamontowicz-Łojek, Stefan Melak, prezes Komitetu Katyńskiego, adwokat Stanisław Litke, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci i Walki Męczeństwa, Piotr Nurowski, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Bronisława Orawiec-Lefler, Katarzyna Piskorska, Andrzej Sariusz-Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich, Wojciech Seweryn, Leszek Solski, Teresa Walewska-Przyjałkowska, przedstawicielka Fundacji Golgota Wschodu, Anna Walentynowicz, działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ Solidarność, Gabriela Zych, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, generał Franciszek Gongor, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał dywizji Tadeusz Buk, dowódca wojsk lądowych, generał broni pilot Andrzej Błasik, dowódca sił powietrznych, wiceadmirał Andrzej Karweta, dowódca marynarki wojennej, generał dywizji Włodzimierz Potasiński, dowódca wojsk specjalnych, generał broni Bronisław Kwiatkowski, dowódca operacyjny sił zbrojnych, generał brygady Kazimierz Gilarski, dowódca garnizonu Warszawa, generał dywizji biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski, katolicki biskup polowy Wojska Polskiego, generał brygady arcybiskup Miron Chodakowski, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, pułkownik ksiądz Adam Pilch, ewangelicki biskup wojskowy, podpułkownik ksiądz Jan Osiński z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Osoby towarzyszące: podpułkownik Zbigniew Dębski, Katarzyna Doraczyńska, Aleksander Fedorowicz, ksiądz Roman Indrzejczyk, Dariusz Jankowski, Mariusz Kazana, generał brygady Stanisław Nałęcz-Komornicki, pułkownik doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Lubiński, Barbara Mamińska, Janina Natusiewicz-Mirer, ksiądz profesor Krzysztof Rumianek, rektor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Izabela Tomaszewska, Janusz Zakrzeński, aktor teatralny i filmowy, załoga samolotu, żołnierze sił powietrznych, major Robert Grzywna, kapitan Arkadiusz Protasiuk, porucznik Artur Ziętek, chorąży Andrzej Michalak, cywilne pracownice wojska, stewardesy Natalia Januszko, Barbara Maciejczyk, Justyna Moniuszko, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu,
młodszy chorąży Agnieszka Pogródka-Węcławek, podpułkownik Jarosław Florczak, kapitan Dariusz Michałowski, porucznik Paweł Janeczek, podporucznik Piotr Nosek, starszy chorąży Artur Francuz, chorąży Jacek Surówka, chorąży Paweł Krajewski, chorąży Marek Uleryk. Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci! Pomódlmy się za ofiary tej strasznej tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, jak również za ofiary sowieckiego ludobójstwa 1940 roku, polskich jeńców wojennych z obozów w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku, spoczywających na cmentarzach wojennych w Katyniu, Charkowie, Jednoje, Bykowni, Włodzimierzu Wołyńskim i innych do dziś nieodkrytych miejscach. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj wieczne spoczywanie. Przez miłosierdzie Boże, niech spoczywają w pokoju. Szanowni Państwo, jesteśmy tu dzisiaj w Wigilię tego tragicznego wydarzenia, żeby pokazać naszą pamięć i nasze przywiązanie do tej pamięci o ofiarach, o wybitnych synach narodu polskiego. To, co stało się 76 lat temu w Katyniu, było w tragiczny sposób kontynuowane 6 lat temu, właśnie w dniu tragedii i bezpośrednio po niej. Pamiętamy zachowania, kłamstwa, jakie wokół ofiar, ich rodzin, pamięci po ofiarach również, narosły i były powtarzane. Pamiętamy niestety działania ówczesnego rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z premierem Donaldem Tuskiem na czele. Dziś możemy i musimy wręcz o tym mówić, że niestety państwo polskie w tych tragicznych dniach nie sprawdziło się, nie zdało tego trudnego egzaminu. To wielki wstyd. To wielki wstyd, panie premierze, i żadna ucieczka i objęcie intratnego stanowiska w Unii Europejskiej nie zmarzy tego wstydu. Jedyne, co zmarzy ten wstyd, może ujawnienie prawdy. Prawdy udokumentowanej dowodami, których nikt nie będzie potrafił zaprzeczyć. Szanowni Państwo, jeszcze jedna taka refleksja. Może bez tego tragicznego wydarzenia nie byłoby obecnej sytuacji. Dlatego patrzmy z nadzieją w przyszłość, pamiętając o przeszłości, bo wynik wyborów z zeszłego roku uważam, że jest związany również z dotychczasową polityką tamtego rządu i nieujawnieniem prawdy o Smoleńsku. Naród polski chce tej prawdy i okazał to w demokratycznych wyborach. I tak jak 6 lat temu gromadziliśmy się tutaj w sposób spontaniczny, bez jakiejś odgórnej tutaj organizacji. Dopiero pamiętam, w niedzielę było tak już 11 kwietnia w sposób zorganizowany. Wiedzieliśmy, gdzie się udać. Pod pomnik wolności ojczyzny w tych właśnie tragicznych dniach. I tak jak wtedy nas ta tragedia jednoczyła, tak również teraz. Warto, by naród polski zjednoczył się wokół obozu dobrej zmiany. Wokół obozu, który chce prawdy, chce autentycznej wolności dla naszej ojczyzny i chce dobrych zmian. Dziękuję za uwagę.
Szanowny Panie Pośle, Szanowny Panie Wojewodo, Panowie Pułkownicy, wszyscy Szanowni Państwo, Panowie Radni i Panie Radne, wszyscy Szanowni Państwo, którzy dzisiaj tutaj zebrali się na Placu Solidarności pod pomnikiem wolności ojczyzny. Dzisiaj Plac Solidarności w żałobie. Czarne kiry, które stanowią ozdobę, tak możemy powiedzieć, ozdobę tego naszego Placu Solidarności. Dziękuję, że ta instalacja stworzona przez Jacka Adamasa, przez jego żonę po raz kolejny towarzyszy nam w obchodach tej bolesnej, trudnej rocznicy. Chyba wszyscy pamiętamy, gdy 6 lat temu spokojny sobotni poranek przerwały ostro, dramatycznie, drapieżnie, boleśnie informacje ze Smoleńska. Informacja, że samolot nie wylądował. Informacja, że nie wiadomo, co się stało. A potem ta najtragiczniejsza, ta, która uderzyła na sposób tak bolesny, tak silny, że do tej pory nie możemy się z niej jeszcze podnieść. Informacja, że wszyscy zginęli. Wszyscy. W jednej chwili. Ten bolesny cios, który dotknął nas, naród polski, to największy cios od zakończenia II wojny światowej. Nawet ten cios, który zadano nam, gdy stan wojenny kruszył Solidarność, niszczył Solidarność, nie był chyba aż tak bolesny. Ten cios ma bardzo wiele wspólnego z tym, co działo się 70 lat wcześniej. Z nieludzkim mordem, jaki dotknął elitę polskiego narodu, która została wymordowana przez zbrodniczy ustrój komunistyczny. Zbrodniczy ustrój, ale który był emanacją państwa sowieckiego. Bo zanim doszło do strzału w tył głowy w katyńskich lasach i w wielu innych miejscach, była uchwała biura politycznego, pod którą podpisali się wszyscy członkowie. Ze Stalinem na czele, z Kalininem i wieloma innymi, którzy swoimi podpisami utoczyli polską krew. 70 lat później delegacja państwowa miała przywołać pamięć o tej zbrodni, o tych wszystkich, którzy zginęli, ale też miały tam paść słowa ze strony prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Słowa, które miały jednoznacznie, ostatecznie zakończyć ten wielki ból, jaki między Polakami a Rosjanami rozpętała ta zbrodnia. Te słowa padły, ale nie tak, jak powinny paść. Nie padły w sposób, na który oczekiwaliśmy. Nie padły z ust prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, tylko zostały później odczytane. I to dodało kolejnego bólu. Kolejnego, bo przez długie lata nie można było mówić o Katyniu, bo za Katyń ludzie szli do więzienia, ginęli, tracili pracę, łamano ich kariery, łamano kręgosłupy. I też niestety o Smoleńsku dziś też nie wiemy prawdy. Nie wiemy prawdy, bo to, co nam jest oficjalnie przekazywane, to nie są fakty. To są po prostu insynuacje. Ale wierzę głęboko, że tak jak wyszła oficjalnie, jednoznacznie, bez wątpliwości prawda o Katyniu, tak samo wyjdzie na jaw prawda o Smoleńsku. I będziemy wtedy mogli ten tragiczny okres, jaki rozpoczął się 10 kwietnia 2010 roku, spokojny, sobotni poranek, wreszcie zakończyć. Że w Warszawie stanie pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Że takie pomniki odpowiednio godne staną w innych polskich miastach. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj
tą pamięć niosą. Dziękuję tym wszystkim, którzy tak jak tutaj na Placu Solidarności pamiętają o Smoleńsku, pamiętają o tych ludziach, którzy tam zginęli. Z tej listy, którą odczytał pan Radosław Neumann, mamy oczywiście tych, których najbardziej pamiętamy, tych, którzy żyli wśród nas. Biskupa Tadeusza Płoskiego, Macieja Błażyńskiego, Grażynę Gęsicką, Aleksandra Szczygło. Oni żyli wśród nas, chodzili po tych ulicach, rozmawialiśmy z nimi, pracowaliśmy z nimi. Aleksander Szczygło był dzień wcześniej, 9 kwietnia, w Olsztynie, na Dajtkach. Razem sadziliśmy dąb poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej. Nie minęło 24 godziny i już nie było go wśród nas. I podobnie jak do końca nie wiemy, gdzie leżą ofiary zbrodni katyńskiej, tak też nie możemy dzisiaj mieć pewności, że groby, które powstały i chronią i kryją ofiary katastrofy smoleńskiej, że to są te groby tych ludzi, którzy są napisani na tabliczkach i na krzyżach. Mamy tego dowody, że nie do końca tak musi być. Szanowni Państwo, ale ze wszystkiego bólu, z każdej tragedii Polska się podźwignie i Polska da radę. To wielokrotnie przez wieki pokazywaliśmy i wielokrotnie przez wieki dowodziliśmy. I tak samo też z tych dwóch zbrodni, z tej katastrofy Polska się podźwignie. Bo dzisiaj mamy na to szansę. Mamy szansę odpowiednio czcić ofiary zbrodni katyńskiej, ale też i my wreszcie w sposób należyty uczcimy tych, którzy 70 lat później zginęli, polegli w Smoleńsku. Cześć ich pamięci! Niech żyje Polska! 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 O zabranie głosu poproszę pana wojewodę warmińsko-mazowskiego, Artura Kolejskiego. Panie ministrze, panie pośle, panie pułkowniku, panie kuratorze, szanowni państwo radni, wszyscy zebrani na tej dzisiejszej uroczystości w Wigilię 6. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi. 96 osób, w tym prezydent Polski Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Od tamtego dnia, 10 kwietnia, stał się kolejną tragiczną datą w polskiej historii. Datą nierozerwalnie połączoną z pamięcią o zbrodni katyńskiej, gdyż przedstawiciele polskich władz, parlamentu, wojska, kościołów, organizacji pozarządowych, udający się uczcić 70. rocznicę mordu na polskich oficerach, nigdy nie dotarli na miejsce uroczystości. Zginęli ludzie, wybitni ludzie, którzy nie tylko osierocili swoich bliskich, ale także osamotnili Polskę. Te dwa wydarzenia na zawsze zostały ze sobą połączone wspólnym mianownikiem. Hekatombą ludzkich ofiar. Tego się nie da żadną miarą zapomnieć. Pocytując Adama Mickiewicza, a jeśli bym o nich zapomniał, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. Rocznicę tę obchodzi cała patriotyczna Polska. Polska biało-czerwona, która nie wstydzi się swoich flag, która z dumą je pokazuje, występując w kwestiach ważnych dla polskiej racji stanu. A taką racją stanu jest wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej. Odsłonięcie prawdy o tamtych wydarzeniach. Winniśmy to rodzinom ofiar, a także naszej ojczyźnie, która poniosła w ten mglisty kwietniowy poranek tak dotkliwą stratę. Przez ponad 5 lat
Śledztwo smoleńskie poddane zostało licznym manipulacjom. Co gorsze, także ze strony ówczesnego rządu, który na każdym kroku wykazywał w równym stopniu bezwolność co nieudolność. Ale to już za nami. Zmieniła się sytuacja polityczna kraju. Spodziewam się, że Rzeczpospolita stanie wreszcie na wysokości zadania i doprowadzi do tego, że będziemy wiedzieli, jak doszło do katastrofy smoleńskiej, jaki był jej przebieg i kto ponosi odpowiedzialność. Wierzę, że może to ustalić nowo powołana komisja. Jestem przekonany, że poznamy prawdę. Bądźmy cierpliwi, ale i zdeterminowani. Podobnie jak ci, którzy przez pół wieku czekali na oficjalne odsłonięcie prawdy o Katyniu. Po wielu latach poznaliśmy fakty tamtych wydarzeń. Poznaliśmy prawdę skrywaną i od początku skażoną kłamstwem. I tak jak Katyń stał się symbolem triumfu prawdy, głęboko ufam, że podobnie będzie ze Smoleńskiem. Gdyż prawda jest tą wartością, która przetrwa wszystko. Przeżyje każde, najbardziej wyrafinowane kłamstwo nawet. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, gdyż pragniemy wspólnie oddać hołd tym wszystkim, którzy stracili życie w katastrofie pod Smoleńskiem. Chylimy czoła, wspominając pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę. Wspominając wszystkich bez wyjątków uczestników tragicznego lotu. A tu, w stolicy Warmii i Mazur, w sposób szczególny przywołując pamięć osób związanych z naszym regionem. Świętej pamięci biskupa Tadeusza Płoskiego, świętej pamięci Grażyny Gęsickiej, świętej pamięci Macieja Płażyńskiego i świętej pamięci Aleksandra Szczygu. Odeszli, ale pamięć o nich będzie trwała. W naszych sercach, w każdym rocznicowym spotkaniu, w woli dotarcia do prawdy, czemu się tak stało, że tych pełnych energii i woli służenia Polsce ludzi nie ma już wśród nas. Odeszli w tragicznych okolicznościach. Ich misja służby ojczyźnie została przerwana jak u flot. Nigdy ich nie zapomnimy. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Chciałbym szczególnie serdecznie powitać przedstawicieli Wojska Polskiego, zarówno służby czynnej, jak i drogich w naszym sercu kombatantów. W tym najbardziej chciałbym podkreślić obecność pana kapitana Andrzeja Uszewskiego. Dziękujemy bardzo za obecność. O złożenie znicza pamięci oraz wieńca poproszę pana ministra Jerzego Schmidta i pana wojewodę Artura Felickiego. O złożenie wieńca poproszę pana kuratora oświaty, warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty, pana Marka Noweckiego i pana kapitana Andrzeja Olszewskiego.
O złożenie kwiatów poproszę przedstawicieli Wojska Polskiego. Złożenie kwiatów poproszę przedstawicieli Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie, pana Dariusza Rudnika, przewodniczącego komitetu. Proszę również wszystkich Państwa, pana Władysława Kołudzińskiego, zapalenicznicza pamięci, a także wszystkich Państwa, którzy macie taką wolę o złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, jest teraz na to czas. Zarówno nam mszy świętej w katedrze po wezwaniu świętego Jakuba, że przeszliśmy wspólnie tym marszem pamięci i oddaliśmy hołd zarówno ofiarom zbrodni katyńskiej, jak i tragedii smoleńskiej. Dziękuję za obecność tutaj na Placu Solidarności pod pomnikiem wolności ojczyzny, żeby również oddać hołd ofiarom obu tragicznych wydarzeń, ich rodzinom. Możemy ich wszystkich nazwać ofiarami jawnego łamania praw człowieka, bo to, co działo się zarówno z naszymi jeńcami, jak i ofiarami tragedii smoleńskiej i ich rodzinami, trzeba tak nazwać. Szanowni Państwo, nie jest to koniec naszych dzisiejszych uroczystości. Zapraszam serdecznie jeszcze do Urzędu Wojewódzkiego na przygotowane uroczystości w sali 160, o ile dobrze pamiętam, sala 160, tam nastąpi część artystyczna. Polecam również jutrzejszy wyjazd. Organizujemy wyjazd na centralną uroczystości rocznicy tragedii smoleńskiej do Warszawy. Autokary ruszą o godzinie 9:30 tutaj z Placu Solidarności. Jest to wyjazd płatny, 30 zł, ale jeżeli ktoś byłby chętny, można się jeszcze zapisywać. Mamy wolne miejsca. Także tutaj są obecne panie, które zajmują się ramieniem naszego Komitetu Miejskiego.